Państwo wiedzą, na kogo czekamy. Gdyby ktoś nie znał, co jest niemożliwe. Artystki, która jest naszym gościem specjalnym, złotego koncertu, złota artystka. Ilość płyt? Niemożliwe do policzenia. Wspomnę choćby najnowszą antologię zawierającą 19 płyt z największymi przebojami. Proszę Państwa, co ja tam będę mówić? Powiemy to razem. Uwaga. Maryla Rodowicz. Nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci, bo to, co nas podnieca, to się nazywa. A kiedy w kasie fosa, to sukces pierwsza klasa, bo to, co nas podnieca, to czasem też jest. A sekret pełna kasa, to wtedy sukces jest. Dobry wieczór Państwu. Chciałam zapytać, czego chcielibyście Państwo posłuchać? Jeżeli pamiętacie jakieś moje piosenki, to krzyczcie tytuły, ja to od razu zaśpiewam. Sekretarka, dobrze, dobrze. Będzie sekretarka. Małgośka, okej. Okay. Pełnia, dobrze. A kto pamięta taką piosenkę Sing Sing? Sing Sing, nagle w oczach wschód i wyczuwam w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gram, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sing Sing, skowroneczku mój, gdzie się podział nienaganny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz! Po co? Prawdziwych cyganów już nie ma. Cztery kąty i okna ze szkła, egzaminy i szkoła i trema. I do tańca harmonia nam gra. Egzaminy i szkoła i trema. I do tańca harmonia nam gra. Dawne życie poszło w dar. Dziś na zimę ciepły żar. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żar. Dawne życie poszło w dar. Dziś pierogi, dziś bar. Czyżyny zostały przyłączone do Krakowa za czasów Hansa Franka. To na samym końcu Krakowa był właśnie słup z napisem Krakau. Tak, tu widać, może ten napis został usunięty, ale poznajemy, ponieważ to jest niemiecki herb Krakowa, gdzie z bramy został usunięty biały orzeł. Wystawa opowiadająca o Czyżynach jest kolejną ekspozycją z cyklu Zaginione dziedzictwo Nowej Huty. Tym razem jednak postanowiliśmy nieco odświeżyć formułę. Dotąd te wystawy jako horyzont czasowy przyjmowały 49 rok, kiedy zaczęła się budowa na tych terenach zarówno kombinatu, jak i miasta. Tym razem wystawę przedłużamy aż do czasów współczesnych i to jest pierwsze nowum, ale drugim nowum jest układ. Dawniej dzieliliśmy typowo kościół, wieś, dwór i tak dalej.
Tym razem wystawa jest jakby wielką mapą Czyżyn, mapą w 3D. Poszczególne miejsca na wystawie odpowiadają rzeczywistemu położeniu obiektów w terenie. Stąd przy wszystkich obiektach są numerki, które znajdują swoje odzwierciedlenie na specjalnej mapie ułożonej na podłodze. Dzięki temu zwiedzający mogą się zorientować, w której części Czyżyn są. A Czyżyny to wyjątkowo bogata dzielnica. Raz, że była to wioska najbliżej Krakowa i właściwie była czymś w rodzaju dzisiejszej Woli Justowskiej. To było takie bardzo ścisłe zaplecze miasta, stąd na przykład większość ludzi z tej wsi pracowała w mieście, najczęściej jako wozacy. Stąd główną ulicą Czyżyn była ulica Woźniców. Był tu dworzec kolejowy, w 10 minut można było stąd być już na dworcu głównym w Krakowie, ale były to też tereny bardzo puste. Właściwie ta wieś zajmowała tylko kawałek w okolicach dzisiejszego Ronda Czyżyńskiego, a olbrzymia przestrzeń pomiędzy Czyżynami a Krakowem to było olbrzymie lotnisko. Teren dawnego lotniska zarasta powoli zarówno osiedlami, jak i rozbudowującym się Muzeum Lotnictwa. A także ostatnimi czasy przybyła nam największa i najpiękniejsza sala widowiskowa w Polsce.